Nie chcesz nawet wiedzieć? Spytałam, o czym konkretnie rozmyślałam w związku z tobą. Westchnął w sposób typowy dla mężczyzn, którzy chcą już spać. Nie rozgniewał się, był tylko rozdrażniony. Choć starał się mi okazać wyrozumiałość, a nawet czułość. Miałam wrażenie, że pobłażanie mi sprawia mu lekką przyjemność. Więc nad czym? Nad tym, co mi zrobiłeś, wyjaśniłam. A co ci zrobiłem? Chcę wiedzieć, jak mi to zrobiłeś, spytałam. Tak na wszelki wypadek, gdybym cię już nigdy nie zobaczyła, żebym pamiętała, jak to było i mogła to powtórzyć sama. Zobaczysz mnie jeszcze. Ktoś cię tego nauczył. Jakaś starsza kobieta. Daj spokój. Odrzekł śmiejąc się, po raz pierwszy w jego głosie wyczułam nieśmiałość. Opowiedz, poprosiłam. Jeśli się skupię na czymś, nie będę myśleć o tym paskudnym wieczorze. Milczał. Czekałam, nie wiedząc, czy przypadkiem nie zasnął. Zdaję sobie bowiem sprawę z tego, że mężczyźni posiadają umiejętność natychmiastowego zasypiania, nawet kiedy się mówi o nich. Odezwał się jednak. Pierwszą minetę zrobiłem królowej kurczaków. Tak sądziłam. No coś ty, czyżbyś ją znała? Zastygłam z rozłożonymi na boki ramionami i bałam się, że jeśli się poruszę lub odezwę, Meloy przerwie opowieść. Miałem 15 lat. Pracowałem w sklepie rzeźnika Billa przy Alei Świętego Mikołaja. Dostarczałem kurczaki. Mąż królowej uczył w sobotnie popołudnia w szkole hebrajskiej. To się stało latem. Zaprosiła mnie do środka i poczęstowała szklanką wody. Rozmawialiśmy trochę. Stałem przy zlewie i piłem wodę, a ona podeszła. Stanęła przede mną i chwyciła mnie za przyrodzenie. Znieruchomiałem. Byłem przerażony i zdenerwowany. Spytała mnie, czy sprawia mi to przyjemność i czy byłem już z kobietą. Przez cały czas nie zdejmowała mi ręki z ptaka. Potem zaciągnęła mnie do sypialni i zaczęła rozbierać, całując moją pierś. Ciągle pytałem, czy jest pewna, że jej mąż nie nadejdzie. Całując, zsuwała się coraz niżej, aż w końcu zaczęła mi obciągać. Nagle wstała i zdjęła ubranie, a ja pomyślałem, że jest duża. Miała wielki tyłek, bardzo, bardzo kobieca. Podobało ci się to? Spytałam, właściwie wyszeptałam. Co? Że była kobieca. Z czasem polubiłem, ale na początku niezbyt mi się to podobało. Była matką, to znaczy miała prawdopodobnie zaledwie 27 czy 6 lat, ale ja byłem zupełnie nieuświadomiony. Wlazłem na nią i przeleciałem. Jestem pewny, że poszło strasznie szybko. Nieźle ją wypieprzyłem. Czułem jednak, że nie powinienem jej walić jak byle dziewczę. Kiedy chłopak wali dziewczynę, nie ma w tym żadnego romantyzmu. Oboje są zbyt niedoświadczeni. Nie zdejmują ubrań, są skrępowani. Miałem świadomość, że królowej chodzi o coś więcej. Wiedziałem, że niewiele potrafię, a kiedy skończyłem, czułem się wypalony. Ten pierwszy raz właściwie nie byłem w pełni sobą. Natychmiast uświadomiłem sobie, że można to zrobić lepiej. Królowa nic nie powiedziała. Nawet się nie podniosła. Ubrałem się, a ona leżała naga, bez ruchu. Wiedziała, że ma piękne ciało, szerokie biodra, ładne małe piersi, sterczące sutki. Biała, delikatna skóra. Była naprawdę niezła. Ciemne, niemal czarne włosy. Sztywne, twarde włosy łonowe, od biodra do biodra. Gęste i mocne jak u Hiszpanki. Wreszcie skinęła na mnie, a gdy podszedłem, pocałowałam. Spytała, chcesz, żebym ci pokazała, co lubią kobiety? A ja odparłem, że chcę. Długo się opierałem, zanim wsunąłem rękę do jej pochwy. Miała mięsistą, miękką cipkę. Wsadziłem cały palec i poczułem się dziwnie, jakbym go pchał w ocean. Kiedy królowa siadła na mnie, obawiałem się, że na mnie nasika. Wręcz czułem na jądrach gorący płyn. Teraz przysiągłbym, że to się faktycznie zdarzyło. Powiedziała mi, że trzeba dotykać kobiety, gdy ta dochodzi, że trzeba ją trzymać w ramionach. Nauczyła mnie odpinać jedną ręką biustonosz. Powiedziała, że ta umiejętność przyda mi się pewnego dnia. Spytała, czy kiedykolwiek całowałem kobietę poniżej pasa. Odparłem, że nie, ale może ją okłamałem. Być może robiłem to z Margaret White w Rockaway. Nie pamiętam. Spytałem królową, czy kobiety lubią, by lizać im odbyt, a ona potwierdziła. Zapytała, czy moim zdaniem mężczyźni lubią, gdy kobiety ich tam całują. Zaprzeczyłem, więc delikatnie mnie liznęła i spodobało mi się. Przez całe nasze spotkanie nie założyła ubrania. Wydało mi się to cudowne. Odprowadzając mnie do drzwi, włożyła szlafrok i włożyła mi $2. Nie wierzyłem własnym oczom. Sześciopak kosztował wówczas około $1.30. Powiedziała, że mam sobie kupić parę piw, a resztę zatrzymać. Moja królowa dostawała najlepsze pieprzone kurczaki w całym Nowym Jorku. Ależ byłem wtedy dupkiem. A podczas drugiego spotkania strasznie się chełpiłem. Byłem po prostu bardzo zdenerwowany. Myślałem o niej przez cały tydzień. Przechodziłem obok jej domu, szukałem jej na ulicy. Gdy wszedłem, rzuciła się na mnie, pocałowała i powiedziała, że za mną strasznie tęskniła. Stwierdziła, że całuje w sposób niezwykle naturalny. Położyła się nago na łóżku. Długo się całowaliśmy. Mieliśmy tylko 45 minut.
królowa wstała, spytała, czy napije się wody sodowej, po czym stanęła przede mną z rękoma na biodrach. Nigdy nie widziałem, by była rozczochrana albo rozzłoszczona. Ponieważ nigdy nie mieliśmy dość czasu, nie zdołała mnie nauczyć jednej, jedynej rzeczy, że po stosunku nie należy odchodzić. Zawsze musiałem być gotów do wyjścia. Później, gdy już zostałem gliniarzem, także stale się spieszyłem. W końcu zawsze mogli mnie wezwać. Ale wróćmy do królowej kurczaków. Opowiedziałem o niej mojemu przyjacielowi Bozo, ale mi nie uwierzył, więc go zabrałem na aleję Fort Washington i czekaliśmy, aż królowa wyjdzie. Wyszła z dziecinnym wózkiem. Och, Boże, przywitała się ze mną bardzo przyjaźnie, a ja przedstawiłem jej Bozo. I tak mi nie uwierzył, że ją pieprzyłem. A to trwało przez półtora roku, każdej soboty. Wiele lat później, a ściśle rzecz biorąc, parę lat temu, spytałem dwóch innych facetów, którzy byli wówczas nastoletnimi doręczycielami kurczaków Billa, mojego poprzednika i następcę, czy królowa kiedykolwiek się do nich przystawiała. Zaprzeczyli. W dodatku była podobno cholernie skąpa i dawała marne napiwki. Gdy to usłyszałem, zrobiło mi się przyjemnie na sercu. Przyszedłem pewnej soboty i powiedziała mi, że się wyprowadzają. Była niespokojna, ale nie byłem wystarczająco inteligentny, aby się tego domyślić. Dała mi $30 i powiedziała, żebym był dobrym człowiekiem. Teraz już idź, dodała. Często powtarzała, idź już, idź, a kiedy znajdowałem się w połowie korytarza, przywoływała mnie z powrotem, krzycząc, Jimmy, Jimmy, wróć, i szaleńczo mnie całowała. Podczas naszego ostatniego spotkania już mnie nie zawołała. Milczeliśmy, oboje zamyśleni. Cóż, teraz miałaby pod 60. Jezu, kurwa mać, jej syn ma już 32 lata, niech mnie. Nieźle, co? 32 lata. Jak ma na imię? Chyba Anet, nie jestem pewien. Tak, chyba Anet. Jestem jej dłużniczką. Roześmiał się. Tak, no cóż, zobaczymy. Przeciągnął się na siedząco i blizna na brzuchu ujawniła się w całej okazałości. Przypominasz mi ją trochę, zauważył. Naprawdę, masz podobne plecy, ładne biodra, tylko piersi miała znacznie mniejsze. Wspaniałe. Kiedyś, gdy była w ciąży, pieprzyłem ją od tyłu na łóżku, na czworakach. Zobaczyłem nasze odbicie w lustrze. Niesamowity widok. Wiszący brzuch, wiszące piersi. Spytałem ją, czy to moje dziecko, a ona tylko się roześmiała. Musiałeś się czuć, jakbyś spał z boginią, zauważyłam. Tak, to była naprawdę cudowna kobieta. Zapewne we wszystkich możliwych znaczeniach, również w sensie mitycznym i rytualnym, pewnie wydawało ci się, że jesteś potężny, a zarazem bezsilny. Daj spokój, mruknął. Bezsilny? Tak. Nie, dlaczego miałbym się czuć bezsilny? Rany, do jakiej cholernej gadki mnie wciągasz? Kurwa, dziewczyno, za dużo myślisz. To był seks, nie żaden mit. Sięgnęłam przez jego biodro, aby dotknąć blizny, ale Meloy odsunął się i odepchnął moją rękę. Nie spodoba mi się, wyjaśnił, jeśli jej dotkniesz. Przepraszam, szepnęłam skruszona. Przecież nic się nie stało, bąknął zaskoczony. Może, ale i tak mi przykro. Popatrzył na mnie, jakby zobaczył mnie po raz pierwszy. Potarł czerwoną plamkę na gardle. Zobacz, co zrobiłaś, stwierdził. Nie zrobiłam tego, mruknęłam ze zdziwieniem. Nie pamiętasz? A było ci dobrze? Wyciągnęłam rękę i dotknęłam czerwonego zadrapania na jego gardle. Meloy odsunął się, włączył światło, spojrzał na zegarek. Złotego Rolexa, po czym ponownie zgasił światło. Była 3:00 nad ranem. Muszę iść, wyjaśnił. Hydraulik Sweeney przychodzi o 9:00, żona pracuje, muszę być na nogach. Widziałam, że niechętnie wychodzi. Ociągał się, ale był gotów. Kto ci dał ten mały pierścionek? Spytałam. Popatrzył na niego. Żona, odparł. Była żona. Tak, moja była żona. Czy to ma znaczenie? Co? Godzina, o której wracasz do domu? Nakręcił zegarek. Dla Sweeneya z pewnością tak, odparł. Ale moją żonę to nie obchodzi. I tak będzie spała. To dobrze, zauważyłam. Spojrzał na mnie z uwagą. W jego oczach nagle dostrzegłam ostrożność. Położyłam mu rękę w pachwinie i podniosłam jego członka z uda. Jeśli znów zaczniemy, nigdy stąd nie wyjdę, stwierdził. Nie podobało mi się, że mnie poklepał. Uklękłam, potem usiadłam na piętach i odchyliłam się, przybierając pozę, która przywodzi mi zawsze na myśl pornograficzny album, który odkryłam kiedyś w bibliotece mojego ojca, a zwłaszcza rycinę przedstawiającą gejszę z gołą piętą we własnej pochwie. Nigdy nie udało mi się opanować tej umiejętności. Szczerze mówiąc, nigdy nawet nie próbowałam. Pochyliłam się i wzięłam w usta członek Meloya. Detektyw opierał się chwilę, śmiał się, odsuwał biodrem moją głowę, a później ciężko westchnąwszy, jak gdybym tylko wypełniała z góry przeznaczoną mi rolę, odchylił się w tył na łóżku, zgiął łokcie i obserwował mnie.
Członek był miękki i miał słony smak. Meloy doszedł bardzo szybko, a ja uprzytomniłam sobie, że poruszyłam głową w powolny, regularny sposób, tak samo jak dziewczyna z rudymi włosami. Zastanawiałam się, czy sam ją nauczył ulubionej metody. Jej palec w jego odbycie, ręce nie biorą udziału, nieważny jest czas, cały czas tego świata. Meloy sięgnął za siebie, podłożył sobie poduszkę pod głowę i ułożył się wygodnie. Przesunął jedną ręką między moimi kolanami, udami, kostkami, a potem chwycił dłonią moje wargi sromowe. Spuchnięte, luźne, rozwarte i lekko ścisnął. Usiadł, otoczył mnie ręką w talii, odwrócił moje ciało i przyciągnął ku sobie. Znalazłam się na kolanach, z pośladkami umieszczonymi wysoko tuż przy jego. Meloy otaczał jedną ręką moją talię. Twarz miałam przyciśniętą do łóżka, ramiona rozpostarte za głową. Pociągnął moje ręce ku sobie, położył je na moich pośladkach, dołączył własne i rozsunął moje pośladki. Wygiął moje ciało w łuk, objął wzrokiem, po czym cicho jęknąwszy, wszedł we mnie z taką łatwością i tak pewnie, że zaczęłam dochodzić już w chwili, gdy się we mnie znalazł. Przesunął dłońmi po moich plecach w dół, sięgnął ku kołyszącym się piersiom, podniósł je, przebiegł kciukiem między moimi pośladkami. Zatrzymał się na chwilę przy odbycie, zwilżył go płynem z mojej pochwy, smakując, prowokując. Potem ześlizgnął się ze mnie. Położyłam się na boku i wsunęłam sobie ręce między nogi, niczym dziewczynka próbująca przedłużyć własną rozkosz. Meloy szorstkim ruchem wsunął mi członek w usta, a wtedy zapomniałam o dziewczynie z rudymi włosami, zabitej rudowłosej dziewczynie. Z otwartymi ustami, z jego jądrami w dłoni, przesuwałam palcem to w tył, to w przód, po miękkim, wyżłobionym paśmie między jego odbytem i penisem. Nawilżałam go językiem, a wtedy Meloy, tym samym gestem, który już widziałam, położył obie ręce na mojej głowie, prosząc, bym trochę zwolniła. Przez chwilę trzymał mnie mocno, uspokajając. Później lekko zadrżał, jego plecy wygięły się w łuk i gęsty płyn wytrysnął w moje usta. Orgazm mojego detektywa był krótki, podwojony i potrojony szybkimi drgawkami. Tak ukryty, osobisty i zdyscyplinowany, że Meloy nie wydał z siebie najmniejszego krzyku, szeptu ani sapnięcia. Na wypadek, gdyby niespodziewanie wszedł do mieszkania mąż królowej kurczaków w jarmułce, która trzymała się na głowie dzięki dwóm czarnym sówkom do włosów.